Kolejna premiera w Teatrze Miejskim zakończyła miniony rok. Byli to Emigranci Sławomira Mrożka. Sylwestrowy spektakl cieszył się zainteresowaniem widzów. Powstał przy współpracy z teatrem w Głogowie. Spektakl to teatr dwóch emigrantów pochodzących z jednego, ale właściwie dwóch światów. O premierze rozmawialiśmy z reżyserem Tomaszem Manem. To był pomysł dyrektorów z Leszna i z Głogowa. Zaskoczyło mnie to, ponieważ generalnie, jak wiemy, ludzie lubią na Sylwestra się bawić. Więc pierwszy odruch miałem, o kurczę, no to mam ciekawe zadanie. Ale im dłużej pracowaliśmy nad tekstem, okazało się, że tam są rzeczy i śmieszne, i zabawne, i też można, że tak powiem, coś do refleksji, ale generalnie mamy tak, zderzenie takich dwóch światów. Jeden jest bardziej wesoły facet, a drugi jest trochę smutny. No tak jak w życiu, czasami spotykamy takich ludzi. Do jakich konkluzji pan dochodzi? No dochodzę do tego, żeby trzeba się dogadać, nie? I jeżeli mówimy o jakimś przesłaniu na nowy rok, to chyba nam Polakom najbardziej tutaj potrzeba takiej, żeby się dogadać, mimo różnic i klasowych, i finansowych, i ideologicznych, i tak dalej. Myślę, że ta sztuka pokazuje nam, że można i trzeba, bo wtedy jesteśmy silni. Wcześniej to żeśmy robili na dobrej dzielnicy, bo jak żeśmy robili na przedmieściach, to nie mało ludzi, same stare, brzydkie baby. No. Jeden to zawsze patrzy, czy idzie, daje znak. Tekst powstał w 70-tych latach, może go pisał sam będąc emigrantem. Natomiast pewne refleksje, które są związane z tym tekstem i tym, że jednak Polacy wyjeżdżają, dalej wyjeżdżają za pracą, jak wiemy. Może to już trochę inaczej wygląda, ale jednak jak się jest za granicą, to człowiek tęskni, nie? Bo to jest pierwsze, co ma. Ta tęsknota jest za ojczyzną. No i z tej tęsknoty się też rodzą jakieś refleksje, to znaczy dlaczego wyjechaliśmy, a może powinniśmy zbudować taki kraj, żeby był silny jednak, żeby ludzie się ze sobą dogadywali, żeby była porządna płaca i praca. Nie? Więc tutaj też mamy takie, aktorzy też o tym mówią, znaczy postaci, którzy... Emigrantów będzie można oglądać w styczniu w Teatrze Miejskim w Lesznie. Spektakle odbędą się 14 i 15. Jak mogłem tak długo z tobą wytrzymać, a jak mogłem znosić to twoje prostackie maniery, twój egoizm, twoje niechlujstwo. Zdradziłeś mnie nawet wtedy, kiedy śpisz. Twoje wdrapanie przyprawia mnie o bezsenność, a twój dwutlenek węgla o zawrót głowy. Czy ja litowałem się? Nie, teraz już nawet litość mnie nie powstrzyma, ponieważ nie ma już żadnej litości. Natomiast mam dosyć.